Rozskok jest spoko. Tutaj zawsze jesteś w strefie po prostu. Serio? Był radarz? Ja nie wiem, jak wy to widzicie. Wyście widzieli, że ktoś był... A, bo tam jak sobie na skałkach staliśmy i patrzyliśmy na zrzut, to ktoś mówi, tam ktoś pod nami jest. No... Czasami widzą widzowie więcej. No bo ty jesteś skupiony, wiesz, na innych rzeczach. Dobra, wydaje się, że spokój. Mamy ekipę na tamtych blokach. No i jest samochód. Dobrze. Czy bierzemy samochód, czy już tutaj zostajemy? Nie, zlutujmy stąd. Dobra. Na pusto nie jedźmy. Weźmy co się da. Oj, chyba druga gra zapowiada się na snajperę, powiem ci, Dawid. Mówisz znowu ósema? Nie, dwa upgrade'y już do snajpery dobre. A, to jest już zapowiedź. Tak. Powiedz, że jeszcze tłumik, kurde, dźwięku. Nie, tłumika dźwięku akurat nie ma, ale jest kompresor, to się nazywa, kompresator. Jakbyś tam znalazł jeszcze jakiegoś, wiesz, drugą broń, to możesz brać, bo ja kompletnie nic. Ale może tu, w tym domeczku coś będzie. No, na razie pierwszą mam. Bo ja tak zwany na razie bezbronny. Jest skałach, tak, jest skałach. To możesz tutaj sobie podejść po to i jest amunicja do kałacha. Uuu! I mamy nowy pistolet! O, proszę bardzo. No. Proszę bardzo. No to nieźle. Dobra, ja na razie mam umpa. Wejdę do tego. Jak mówisz, że leży tam kałach. Tak, tak, tak. To z miłą chęcią. No to jest dobry pomysł, widzowie mówią, żeby... W którym domku kałach? W tym, w stodole. Okej. U góry. Żeby uwiarygodnić to, co mówią widzowie, słuchajcie, jeżeli widzicie typa, to faktycznie dajcie suba i albo donate'a dużego, tam napiszcie coś, to ja wam mówię, że... To jest dobry motyw. Jakbyś miał jakieś upgrade'y do PM-a, to też z miłą chęcią, by coś ci się rzuciło w okol. Dobrze. Znaczy chodzi głównie o lufę, prawda? Jakiś tłumik. Czasami się nie zbiera, wiesz, jak się trafi silencer do niego. A co ty tam masz? UMP-a? UMP-a. Aha. UMP-a na razie na blisko, kałaszek na trochę dalej. Byłeś czerwonym? Nie jeszcze. Nie. Kurde, nie mogę wejść w drzwi. Dobra, tutaj jest co? Shotgun. O, celnik. Drugi kałach. Dobra, tu jest chwyt przedni, to sobie podjumam, ale mam kolejna amunicja do kałacha. A czekaj, czy nie ma tutaj powiększony... Jest powiększony magazynek, oczywiście. A, dobra. Okej. Dobra, jest spoko, nie ma tragedii. Mamy kaski jedynki, ale nie licząc tego jest spoko. Dawid... Bierzemy samochód i jazda. Tak, możemy jechać albo możemy próbować tych typów. Bo oni będą... Możemy furą nawet podjechać, jak się nie boimy. To dawaj. Oni będą na tej drugiej miejscówce. Ty już wyjeżdżaj tym autem. Byłeś druga naprzeciw? Tak, oni powinni tam się przemieścić, przynajmniej ja bym tak szedł. Bo oni skoczyli na te bloki, o tutaj czerwone, po lewej. Więc zapewne będą się tu przemieszczać, bo to mają najbliżej. Czekaj. Na razie wszystko jest pozamykane i stoi auto też w środku, możemy tu zlutować jeszcze. Mhm. Dobra, go. masz piwko, zostawisz sobie na później, to zostawcie, słuchajcie, jak macie ktoś piwko, to zostawcie na chwilę zwycięstwa. To jeszcze chwilkę, wiecie, zaraz będzie ok. Dobra, ja jeszcze Skara sobie złapałem. Dobra. Nie mam do niego za dużo ammo. Nie można tego. Ale nie licząc tego jest spoko. Chwyt jest do Skara w kiblu. Nie, ja podziękuję. Już mam. No jest drugi samochód. Tak. O, tu jest Skar. To ja przytulę, bo mam celownik. Dobra, bierz. Jakieś tam miałeś dodatki, ale akurat nie do Kara może. Wiem, Red Dota mogę tylko założyć. Dawid, ja to zrzucam, czego nie potrzebuję. Może coś będziesz potrzebował. Dobra. No, zobacz sobie. Jakbyś miał trochę amunicji... Do czego? Bo ja nie potrzebuję. Ja mogę... Potrzebuję 5,56. No. Masz coś? No. Już ci dam tu. Ale to jest za mało nie, wszystko. Dobra, spoko, jest okej. Bo ja mam sam 60 tylko. Dobra, gites. Jest okej. Ja jestem przeładowany. Napompowany. Chyba że gramy, Dawid, nie jedziemy, tylko gramy na strefie, co nie? No możemy tak zrobić, bo jeżeli ty masz... A jaki ty masz celownik? Czwórkę tam? No to gitara. W sumie mógłbyś tu przez okna patrzeć, co się dzieje w tym, ale to i tak nic, takie strzały, że jednego powalisz, a to jest team, to powalenie nic nie daje tam. Na tych blokach mówisz? Czy gdzie? No. Ciekawe, gdzie te łebki, czy te łebki tam są, czy ich tam nie ma. A tyś ich widział, że lądują? Tak, bo ja na przykład ich wtedy nie zauważyłem. Tak, lądowali na tych... O, Dacia jedzie w tamtym kierunku. Czerwone domki. Czerwone to po prawej, dobra. Gdzie ona tam pojechała, jak tam jest koniec strefy? Łaz też przejeżdża obok czerwonego. Coś jedzie na blisko. Jestem w budynku na piętrze. A, widzę motorek daleko. Tu jedzie coś, jedzie ułaz. Dobra. Jedzie w kierunku tych po prawej czerwonych dwóch domków. Na 100% będzie chciał się w nie wbić. Gdzie? Obok nas? Tak. Nie, na wprost kierunek 150, gościu. Przejechali ułazem. Aha, na tamte. Tak. I tam się zatrzymali, tak mi się wydaje, bo nie widzę dokładnie, żeby wysiadali, ale no to wskazuje. Dobra, na razie przeskanujmy tą okolicę. No, mamy dwa samochody, więc, tak. Więc tu możemy poczekać. Biegnie gościu, kierunek 60-75 na górce. No widzę, na górce. Dobra, jak będzie może z prawej strony się wychylał, bo nam ucieknie teraz, nie? Jak tak. Ja muszę pozycję tylko zmienić. Całą. Wejdę do ciebie na górę. Dobra. Teraz już się schował za górką, nie widać. Tu okna są powybijane? Ja okno wybiłem sobie. Dobra, nie widać tego typa. Czekaj, co za tą górką jest? Gdzie on biegł? On chyba do tego, na ten budynek biegł chyba, tak? Chyba, że tak, mógł biec, słuchaj, to jest... No ten albo ten na środku na polu, bo tam jest po prostu w takiej dolinie. Auto na czerwony domek. Kręcą się przy tym czerwonym. Widzę. Nie, z Dacia wyjechała. Dobra. Bo tam jest zadymka, tam na 100% jest już jedna ekipa, teraz druga właśnie. Na tych czerwonych domkach? Tak, tak, tak. To ja sobie, wiesz co? I patrz, zrzut nawet tam daleko za czerwonymi spadł. Coś ty to zarobił? Okno sobie wybiłeś? Tak. Musiałem sprawdzić, jaki mam opad pocisku na tą odległości. Ale to niezły test. Mam z pół centymetra, więc spoko. Słuchaj, no jedziemy na ten drop powalczyć? Dawaj. No chętnie, dawaj, weźmiemy sobie ten wóz. Bo to jest tak trochę dalej, co nie? No. To co, z premedytacją obok przejeżdżamy tych. Tak może po tej stronie. O, widzisz, i to jest ten gościu. Ten gościu strzelał właśnie, co, o którym mówiłeś. No dobra, dostałeś? Nie, jesteś spokojny. Nie, spokojnie. Okay. Możemy nawet tutaj na wzniesieniu wyjść, jakbyś chciał. Poczekaj, tylko zobaczmy, gdzie jest ten drop. Żebyśmy go gdzieś widzieli. Dobra, ja tak mniej więcej wiem, jak na ten drop jechać, to... No już w strefie jesteśmy. Ty na tamtej górce chciałeś wysiąść, jak ten drop tak daleko? Tak, ale nie chodzi o to, żeby ten gościu, który strzelał do nas... Czy my chcieliśmy go po prostu wyjaśnić. No drop musiał gdzieś tutaj spaść. Patrzę i nie widzę. Tu było lutowane, dobra, ja tu przyspieszę. Co, jeszcze dalej ten drop? No, to wyglądało na to, że on daleko spada, ale z tej perspektywy, którą ja miałem, to dosyć przyjemnie to wyglądało. Auto tu jest. Ale to jest nie ten. Może olejmy ten drop, spróbujmy tu wejść. To jest nielutowane, tu nic. Aha. Jest amunicja do 5,56, jak potrzebujesz? Tak, zaraz sobie wezmę. Halo czat, raz, dwa, trzy, kappa, tam wejście coś napiszcie, bo mi się wydaje, że się zacięło. Dobra, jest, działa. Czyli wszyscy... normalnie. Tak, wszyscy zamarli. To jest taka akcja, że nikt nic nie pisał. Nie chciał przeszkadzać. Takie rzeczy się dzieją. Magazynek powiększony masz? Tak. To gites. Dobra, czekaj, musimy jakieś ruchy sobie ustalić, co robimy dalej, co nie? Bo my jesteśmy znowu na skraju tej strefy. Może te domki tutaj? Nie wiem, czy z buta byśmy tu nie mogli trochę przyświrować. Możemy iść przyświrować, dawaj. Bo tutaj jest trochę tych domków, więc może byśmy tutaj coś sobie zlutowali. To ciekawe, na przystanku była apteczka na przykład, ci powiem. Naprawdę? No, ja nie wiedziałem, że tam się cokolwiek respi, a tam normalnie 3 przedmioty leżały teraz. Wow. Jedzie coś? Jedzie? Dobra. Stwarzajmy pozory, że się tu nic nie dzieje. Słyszę, wchodzę do domku. Cii, nawet zaparkowali. Są, dobra, widzę ich. Ale za budynkiem piętrowym są. Teraz. Tym przed nami? Tak, ten szary z brązowym dachem. To na spokojnie, Dawid, na spokojnie. Dobra. Tu mamy dobrą pozycję na tym dole, więc... No mam nadzieję, że w plecy nikt nie będzie strzelał. Jest gościu? O, nie strzeliłem do niego, bo się ruszał. Dobra. Spoko, dajmy im wejść, na spokojnie. Chyba, że to tylko jeden gość był, a nie dwóch. No to od pleców tam daleko ktoś strzelał. Tak. Słyszę, jak chodzi po budynku. Ale Dawid, spokojnie, on przejdzie na ten budynek, tak czy siak. Jest, na parterze teraz śmignął. Chodzi po parterze tego budynku. Ktoś mi dzwoni, Boże, nie teraz. Halo? Halo, co się dzieje? Co się dzieje? No? Ale, no to po... Halo? No? No tak, dobrze, ale ja teraz jest bardzo sytuacja napięta. To ja potem skoczę, dobra. Dobrze, dobra, spoko, no, cześć. Jest gość. Dobra. Widziałeś go? Z lewej czy z prawej? Nie widziałem, ale z lewej czy z prawej? Się wychylił po prawej. Dobra. Przy dobudówce, tak? Tak, przy tym dobudowanym. Wychylił się. Ja przejdę minimalnie. Kurde mol. Ja pierdzie. Trzeba uważać, żeby nas nie obeszli. Ty, ale co on tam lutuje? A, te domki z tyłu prawdopodobnie jeszcze, ale spokojnie. Na chillku oni tu przyjdą. No, domek z tyłu jeszcze jest. I coraz bliżej strzały pochodzące właśnie z NW. Dobra, ja kontroluję tego gościa. Chyba i tak będziemy musieli wrócić po to nasze auto, wiesz? Ja bym był za tym, żeby tam podejść. Do niego? No. No to chodź. Jest tutaj typek. Uważaj, strzela do ciebie. Jest, po lewej stronie. Dwóch jest. Gdzie? Jeden jest za betonowym. Ja rzucę granat. Dostał, powalony. O kurde, powalił. Dobra, zginął, spokojnie już jest. Powalił mnie. Rzucałem granat. Dobrze, że tutaj go nie opuściłeś. Ha. Dziad jeden. Dobra. Dobra, najpierw się leczmy. Go. Chowajmy się tu gdzieś. No. Dobra, idzie zestaw. Dwóch powaliłeś? Tak. To nice. Ja w ogóle jak dużo w klatę dostałem, że mi cały pancerz stał. No. Trzeba bać będę jakiegoś napoju jeszcze, ale na pewno w nich będzie. No, zaraz sobie zlutujemy. Ten co był na bliżej, weź, bo ty tego drugiego może nie widziałeś nawet, to ja wiem gdzie on leży. Dobra, jest jeszcze scope, przeciwbólówki, luneta dwójka. O, plecak, kamizelka, dobry lud z tego gościa. O, luneta 8, kolego. O, panie. To najsu. Dawid, to może się wymienimy. Bierz tą lunetę. Ale gdzie? Ja cię... O, ja... No, jestem tu. Tutaj, tak? Tak. Tylko brakuje mi jakiejś czwóreczki na przykład. Masz, Dawid, ja tu zrzucam... Dobra. Ja tu zrzucam czwórkę i łap silencer do tego. No to eleganckość. To mi się już podoba. Silencer do tego zestawu. No i dobra, git. No i jest spoko. Nie mam za dużo medykamentów, ale powinno wystarczyć. Dobra, masz silencer na tej jemce, co nie z czwórką. Tak. Dobra, to jedziemy do tego naszego domku, musimy wrócić. Dobra. Potrzebuję też czegoś na lufę do tego kara. Holo na pistolet? Nie. Holo nie jest na pistolet, kolimator jest na pistolet. Bierzemy dacie czy łaza? To ułaza, bo ta dacia tam, nie wiem, ma mało... A, może miała benzynę. Dobra. Dobra, prowadź Dawid, bo ty kierowca jesteś, bombowca. No, ja nie wiem, punkty karne mam, to muszę uważać teraz, Zaznacz coś tam. Jolo czy nie jolo jedziemy? Nie, ja bym tak właśnie nie jolo, tak. No to te domki tutaj, te powinny być spoko, ale to będzie na pewno jakieś napierdzielanko. Na tych domeczkach. Na bank będzie. A, mówisz te takie stodoły tam, a nie. Nie, to są te takie domki letniskowe. Stodoły są poza zasięgiem. A, te domeczki, dobra. Nie jestem pewien, ale tutaj może ktoś być przed nami zaraz. Właśnie od razu po prawej teraz, tutaj za górką. Nie, nie, jednak nie. Mi się wydawało. Chcemy na skałki wejść czy do domków? No właśnie nie wiem. Dobra, to może tutaj całkowicie. Auto tam już stoi. Tam na końcu widzisz? To ono nie jest zlutowa. Ono się tutaj nie pojawiło. Dobra, to ja spaduwam stąd. No to Dawid, może gdzieś na środek po prostu już się ustawiamy. No to jedziemy. No to te domki. Na placku będziemy. Dobra. Tam też jadą motocyklem. Czyli widzę to, już wiem. Przed nami, Dawid. Ale te żółte chcesz? No bo one są na środku. A, spoko. Na te jedź. Dobra, tu nie było lutowane. No, nie było. Ogólnie teoretycznie strasznie mało z nich widzimy, ale... O, zobacz, jak widzisz, jak ładnie w strefie jesteśmy? Elegancko. Akurat będziemy mogli tutaj patrzeć, czy ktoś nie chce podejść pod nas. Mhm. Nie wiem, czy z twojego okna jest lepszy widok na ten kierunek. No, z moich okien to tak średnio. Jedyne, co będę widział, to jak będą szli właśnie od W. A ja sobie wyjdę na razie na zewnątrz. No, ja sobie zrób spacerek. O, jest typek W, gdzie? Kierunek W. Kontenery takie żółte, przebiega. Biegnie do tych... Widzę, widzisz, gdzie, go? Dobra. Jest za wrakiem samochodu tak, teraz. Te 3 budynki widzę poszedł. Jego głowę nawet. Przebieg już na małe budynki, tak. No. Drugi? To jest drugi, tak, drugi. To drugi? No drugi za nim biegł jeszcze. Nie widziałem. Przebieg, dobra. Ale oni tak muszą iść w naszym kierunku. Spoko. Ja mam silencer, to ja mogę zacząć strzelać do nich, żebyśmy się nie zdradzili. Jak będą widoczni. Ajajaj. Czarek, chcemy za niedługo zrobić takie mistrzostwa małe, jak dostanę możliwość tego custom serwera streamerów, wiesz, z Jaroka. Spoko. Brałbyś udział? Jasne. Zrobimy. Jakiś jeden się solo zrobi, jeden się zrobi w teamach. Coś tam z tego zrobimy. Dobra, i teraz muszą, są przyciśnięci i teraz muszą jakoś do nas biec. Tak. O! Nie, nie wychodzą jeszcze. Holender. Gdzie oni są? Twarde jaja mają chyba. Tak. Nie widzę ich, Dawid. Ja też, stary, ja nie wiem, rozpłynęli się? Już powinni tutaj być na blisko zaraz. Czekaj, nie słyszę cię przez chwilę? Okej, już. Nie wiem, gdzie oni są. Przecież ta strefa już tak bije teraz. No ja nie rozumiem tego. No, może w innym kierunku poszli jakoś. O, jest gościu, jest gościu! Jest górka. Aj, drzewo przy domku. Widzę. Powaliłem jednego, ale to nie ten, który do ciebie strzelał. Ten, co strzelał do ciebie, kurwa. To nie wiem. Nie wiem skąd. Jak do mnie walą, ty. Dobra, zabiłem jednego. Dawid, nie wiem, czy my nie autem nie pojedziemy nawet. Ja tu strasznie dostałem od tamtego typa. Nie wiem skąd. A masz czym się leczyć? Tak, mam bandaże, biję bandaże, ale dostałem taką lutę, no, że aż ciężko cokolwiek powiedzieć. Kurde, to niedobrze, to niedobrze. Mamy 40 sekund. Uważaj, uważaj, tutaj ja dostałem i to strasznie mocno. Od jakiegoś snajpera. No musi być samochód, tylko ja zastanawiam się, czy nam nie rozwalą samochodu, wiesz? No nie, musimy jechać, Dawid, samochodem. Dobra, jesteś ready? Dobra, jestem ready. Tylko niech mi 4 sekundy, 3, 2, 1. Dobra, wsiadam. Go, 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 go. Jedź. Ja trochę będę wiercił się. Mhm. Dzięki, Heryk, za bitsa. No, już jakieś strzały delikatne szły. Musimy się zatrzymać gdzieś. Może do tej skrytki, stary, wiesz, że tam na pewno ktoś jest. możemy przy tą skrytkę. Dawaj do tej skrytki obok niej. Nikogo nie ma. Typy na przodzie. Wow, wow, wow. Wbijaj, wbijaj! O kurde. Ale zewsząd. A kurde. Dobrze, że jest betonowa. Jest betonowa, nie drewniana. Widzę typa, na domki wchodzi. Aha. Widzisz go? Widzę. No widzę, ale nie mogę strzelać, bo tu jest za mało miejsca, żeby tak się... O kurde, ale bania. Ale to była ucieczka. Tak, i typki tam biegną z tych żółtych domków, gdzieśmy też byli, ale daleko. Dawid, na razie to tu jesteśmy, tylko że gorzej... Widzę jednego też, patrz tutaj, widzę, jak będziesz patrzył w kierunku 165, widzę go, 165 widzę go, widzę go. Kurde, wychyliłbym się i bym go strzelił z kara. No nie, z podskoku, stary, z kuszy. Ty, a weź ukucnij. Nie, to tak nie działa, to nie Counter Strike. Czekaj. No. Maniega. Dawaj. Czekaj, czekaj. Ale nie będziesz widział nic. Nie da się kucnąć. Bo ci... O, kolano ci! Dawaj! Nie! To ty... Klękaj. O kurde, dobra, to jednak się da. Co tu się działo? Chcesz jakieś środki, wszystko masz? Dobra, już się bandażuję, spokojnie. Co tu się działo? No ale byli zaskoczeni pewnie tymi kolanami twoimi. Najgorsze jest to, że... Woo! Wszyscy do nas biją, stary, tutaj dwie ekipy są. Dobra, oni muszą przyjść, to oni muszą tu przyjść. Stary, ja mogę nawet dymny rzucić. Masz? Potem. Mam, ale nie wiem, czy wrzucę, stary. Dobra, uwaga, ryzyk. No, tylko nas nie zabiją. Dobra, poszedł w nich. Dobrze. Dobra. Widzę gościa, kierunek 120, wbiega pod górkę. Możemy. Dawid, spokojnie. Nie, jeszcze czekamy, nie. Czekamy, spokojnie. Gdzie ty go widzisz? 120 teraz już przed nami, takie 105 za drzewami. Musisz tak obserwować. Aha. Bo my stąd strzelać możemy do tych górek. Tak, tak, tylko musisz mocno do tyłu się i wtedy masz głowę wychyloną, wiesz o tym. Widzę gościa. Dostał 2 razy. O, z prawej. Dostałem. Ojej. Dobra, ja się leczę. Ojej, aj. Dawaj, strefa, proszę na nas. Tak, prawie. Jesteśmy w strefie. Dobra, cicho. Teraz jest okej. Okay. Gościu jest za drzewem i się wychyla, tylko ja bani nie dostanę teraz. Czekaj, ja go z kara zdejmę. Nie wychylaj tak długo, stary. To nie może tak się skończyć. Dobra, zostało 2 na 2, bo sami jesteśmy na dwójkę jakimś. Skąd on strzelał? Nie wiem, Dawid. Z prawej jakiś typek. Ty na chwilę tylko się pokazuj. Aj, prawie! Które drzewo? O, fuck. 105. Pomiędzy E a 105. Dobra. A widzę, które. Dostał mocno, oj, aż mi kask spadł, aż mi farba oczami prawie poszła. Czekaj, bo to trzeba się tylko wychylić i strzelić, Dawid. Jest... Tylko mi, dobrze, ale tylko mi w głowę nie strzeli. Spokojnie. Bo ci narobię problemów, jak on nas powali. Spokojnie. Jak na dobra, oni muszą tu podejść, stary, i wtedy my, akcja. Po prawej zbiega gościu. Po prawej. Na blisko będzie chciał. Wychyla, czekaj. Patrz na drzewa, dobra? Patrzysz drzewa? Czekaj. Gościu raszuje do nas. Dobra, ja go zabiję. A kurde, Czarek! Co tu się stało, Dawid? Broń się, on jest przy naszej budce. Zamknij drzwi, Nie ma drzwi, Czarek, nie ma już drzwi. Ale nie, ja musiałem wyjść, stary, bo jakby on nam granat wrzucił. Dawid, tylko tego na górce trzeba było zdjąć.